Siemanko, moi drodzy, jestem Bilek206 i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RimWorld. Nasza kolonia oparła się atakowi opozycji przeciwnikom. Zdobyliśmy w sumie... Ej, brakuje mi jednego kolonisty. Jezus, pozmieniałem im imiona. Boże, jestem ślepy. Ze mną jest czat, na którym mamy w tym momencie 10 osób. Pozmienialiśmy imiona, Gregory zamienił się w Ząbka, a pani, o której nawet nie pamiętam, się nazywa się Wagabunda w tym momencie. I o nie! Picking out on food, this happened because of poor mood. The final straw was darkness! Dziewczyna depresję, no ja to rozumiem. Skonsumowała ciemność. No dobrze, no. Okej. Okay. Dobra, no. Liczmy, że dojdzie do siebie. To jest optymistyczne. Skonsumowała ciemność. Wspaniale. Wspaniale. Ja to lubię. Ja to szanuję. O Boże. O Boże, dlaczego to nie jest zebrane? Co tam chcesz robić? Tajmować? Nie, walić to. Przynoś skórę. Dobrze. Musimy zobaczyć... Jezus... Mój czat zwariował. Dobrze. Ten więzień ma jakieś dobre skille, bo właśnie, patrzcie. Patrzcie, ile ma płomieni, to primo. Mining 10, ma cooking, ma crafting, ma medical, social i intellectual. I to wysoki intellectual. To jest bardzo, bardzo na tak w naszej aktualnej sytuacji. Muszę tutaj pousuwać te rzeczy. Potrzebujemy łóżek dla kolonistów. Tak, ale w tym momencie kowal się powinien tym zajmować. Który zajmuje się czym? Zabudowuje tam pomieszczenie. Dobrze. Tu docelowo ma być blok więzienny, więc to będzie musiało zostać skończone. Ale okej. Najważniejsze, że jest to w trakcie... Major Breakrist, Anders, Jarzyn, wszyscy mają ciulowe samopoczucie. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć czemu? Awful Barak, Bonded Animal, George, dobra, to wiem. Dlaczego Awful Barracks? No, może nie jest tu za ładnie, ale pracujemy nad tym. Naprawdę pracujemy. Paved Tiles są uniwersalne pod kątem wyglądu, to na pewno. W środku zbudujemy wood floory, co powinno nam poprawić tutaj odbiór. Chociaż, właśnie dlaczego nie mogę sobie robić ze stali tych? Aha, bo ze stali to są te paved tiles. Dobra, ale one są w odbiorze gorsze niż drewno, więc skupmy się na tym drewnie. Light? Czy to jest teraz? Nie, to już było, tak? Tak, to już było. Cargo pod wiemy, że jest zebrany. W porządku. Wygładzona to jest paved tile, czy to jest po prostu wygładzony kamień z tego? Muszę się ogarnąć, co ty właśnie powiedziałeś. Znaczy chodzi ci smooth surface, tak? Czyli to? Że tak? Okej. Okay. To jest mega czasochłonne, więc pewnie dlatego jest takie dobre, no ale dobra, zobaczymy. Aha, to teraz zepsułem wszystko, bo teraz tak. Skancelujmy everything. Weźmy flow. Dajmy smooth surface. I zobaczmy. Za 10 lat to skończą. W optymistycznym założeniu. A Wagabunda w ogóle śpi na podłodze, no tak. Furniture. I zróbmy to nieszczęsne łóżko, gdzie jest kowal. Kowal znowu coś... A, kowal... Zajmuję się zabudowanie posadzek tam, gdzie mu kazałem. Dobra. Czy my w ogóle mamy światełka? Albo coś takiego? Czy jeszcze nie? Siemanko, witam kolejnego pandzioszka na swoim streamie. Mamy torch lamp, tylko czy... Aha. Jaka tu jest temperatura? 22 stopnie. Pochodnia może nam mocno rozgrzać te miejsca, prawda? Myślę, że może. Okej. Okay. Tutaj proszę to wykopać. Dobra. (Śmiech)
Major break. No dobrze. Aha, zaczęli wygładzać te posadzki i widzę, że to trwa bardzo długo, ale dobrze, no wierzę, że kiedyś to skończą. Dobra, każdy ma swoje łóżko, to jest zaleta. A, Pilo dołączył do naszej kolonii, super. No to mamy jeszcze jeden etat, że tak powiem, na jedną osobę. Wiktor tam bardzo chciał chyba się wbić w gościa. Więc zgodnie z tym, co mówiłem, zostaje tutaj. A ja, znaczy, wolałbym, żeby on był w pełni zdrowy, ale liczę, że uda nam się go utrzymać. Dobra. Więc nasza kolonia w tym momencie przedstawia się w składzie 6 osób. Myślę, że jest to duży sukces. Tak, większość osób ma swoje łóżka i tak dalej. Co jest też optymistyczne. Niestety trochę to całe wygładzanie będzie trwało tutaj. W sumie zastanawiam się, czy jakbym wszystkim dał budowę i tak dalej, czy by to... A właśnie, Jarzyn ma sprzątanie, super. Dobrze, i to wszystko trzeba schaulować do miejsca. Aha, i mój magazyn jest pełny od stali i od wszystkiego, więc jestem w ciężkim szoku. Ale musimy w tym momencie powiększyć naszą przestrzeń tutaj magazynierską dosyć pokaźnie. Kto pierwszy odpadnie z tego turnieju? Nie wiem. To zależy jak to moje dowodzenie mi pójdzie, bo to może... A, patrzcie, Wagabunda też tutaj ładnie wygładza ścianę, dobrze. Kładam płyteczki. Jak tutaj w ogóle building u nas wygląda? Jezus, czemu muszę obracać głowę? Construct. A construct ma kowal na maksa, okej. Dobra, ej, skoro mamy tyle stali, to moglibyśmy zrobić sobie dużą rzeźbę i zrobić ją ze stali. Tak, Klaus. I zrobić jedną dużą rzeźbę ze stali. W ogóle Mafalos podchodzi w piernicze jedzenie. No tak, myślę, że robaki mogą całkiem ładnie zakończyć mój żywot, to prawda. A w sumie warsztat do przerabiania skałek jest tutaj gdzieś dostępny, czy nie? Właśnie, shelf by nam się przydał. Okej, to primo. Duo, co byśmy nie chcieli, tu jednak powinny być pochodnie. Wiem, że drewniana posadzka i pochodnie nie brzmi zbyt dobrze. Znaczy de facto mógłbym dać lampy, tylko ja nie generuję chyba tyle prądu, żeby mieć lampy w tym momencie, żeby one funkcjonowały. Cóż, dobra, zaryzykujemy. Zaryzykujemy postawienie tu lamp i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tu nam się magazyn bardzo ładnie poszerza, w porządku. Dlaczego to wyjechało? Czekaj, czy mi się wydaje, czy tutaj troszkę nam wyjechało to Tilted Soil za bardzo? A, nie, to jest chyba taka tekstura po prostu. Tak, a baterii nie ma, bo nie ma researchu, a researchu nie ma, bo Bielak zapomniał, więc baterie. Research, dobrze. To Wagabunda miała to wysoki research intelektualny? Nie, to Wiktor miał. Właśnie, i gdzie było to cholerne long term task? Bo ja w ogóle zapomniałem, to się gdzieś przełączało, żeby mogli wykonywać te taski long term, a ja w ogóle nie pamiętam, gdzie to jest. No to chyba nie... To było tu? Nie. Co to jest? Self tent, okay. Work? Nie byłem na to gotowy. Proszę to zamknąć. Dzięki. Dobra, zaraz to ogarnę. Ja tu mam 21 stopni, 23. Dobra, i tak muszę wygładzić ścianę i tak dalej i muszę tutaj powsadzać wentylatory, żebyśmy wszędzie mieli jednakową temperaturę. Jednakową temperaturę.
Okej. To jest do wygładzenia. To również jest do wygładzenia. To jest w ogóle do skopania. Okej. New recruit, to wiemy. Karawana, War Manchat. Widzę, że tam jest jakaś głęboka dyskusja o pochodzeniu ksywek. Ja pozwolę sobie nie wchodzić w szczegóły. Czemu on tak długo w ogóle jest ranny? Eclipse is ending. Dobrze, to bardzo dobra informacja. I teraz tak, musimy przeciągnąć tutaj kable, które będą nam potrzebne w późniejszej fazie. Znaczy głównie to będą mi na razie potrzebne do światełek. Tak. To jest nasz target, światełka. Ale mają jaki z siodełkami. Dobra, kto ma u mnie najwyższy socjal? Znaczy nie kto pobiera socjal, tylko kto ma najwyższe umiejętności socjalne. O Boże. Któryś był skrót klawiszowy, żeby się przełączać między tymi kolonistami. W ogóle nie jestem w stanie sobie przypomnieć tego sterowania. Social 3. Okej, okay, social 2. Social 4, ale on jest ranny. Dobra. Trade. Boom, dzień dobry. Sprzedają niedźwiedzie i tak dalej. Dobrze, to mi niepotrzebne, klaby mi niepotrzebne. No, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Sprzedają kobry, ale aż tak mi to nie jest potrzebne i nie widzę w tym momencie tutaj nic, co by mnie zbytnio ujęło za serce. Więc... O! To jest ciekawe, jest drogie, ale jest ciekawe. Helms Folly, który neguje podatność na ataki psychiczne. O, to jest ciekawe. Okej, okay, dobra, ale nie mam tutaj nic, co bym chciał od nich kupić. Boże, co się stało? A to ci to są Bambing Leech? To oni byli? Nie, Pact of Ledosa, a Pact of Ledosa mnie nie hejtuje, po prostu. A, rzeczywiście. W ogóle nie zwróciłem uwagi, że mam jakieś bronie im do sprzedania. Dobra, ale już to zrobię. Tak, to mogę sprzedać, to mogę sprzedać, to mogę sprzedać i tyle. Dobra, accept. Bingo, yay! Szalone pieniądze! Okej. Moja kolonia w sumie jest strasznie spowolniona przez ten cały working environment tutaj. Znaczy przez to, że wszyscy tutaj muszą pracować, gładzić te ściany i tak dalej. Tattered Apparel. Wiktor ma zepsute ciuchy, tak? Dobrze rozumiem? Gear. O, pur. Okej. Okay. Czyli powinniśmy zrobić mu... jacket. Powinniśmy mu zrobić jacket, więc... Jacket. Boom. Jacket. On jeszcze potrzebuje spodni i potrzebuje t-shirtu i cowboy hat. Dobra. Nie, co tam było? Tam był jacket, ten najważniejszy jacket. Dobra. Okej, okay, przerzucam. Let's go! Craft it, please. I need it. Co z mojego stołu korzystacie, świnia? Zaprosiłem kogoś? Bez sensu. Okej, okay, orders. Czy put. A tu nie ma żadnego łuda do szczepowania, ale tu jest, dobra. Wszyscy wygładzają te podłogi. No dobrze, no zajmuje im to 3 lata, ale okej, okay, idziemy do przodu. Powiększmy sobie stockpile zgodnie z założeniem. Schaulujmy wszystkie kamienie, które tu są. Dobrze, w tym momencie będziemy mieli możliwość przeniesienia części rzeczy. Ten magazyn, który został tutaj, powinien zostać skasowany. A, patrzcie, tego w ogóle nie chcieli nawet kupić. Czy ja to mogę jakoś przetworzyć? Chyba nie. Mogło być fajne. Dobra. Ci dalej wygładzają. Jarzyn kopie, okej. Czyli za chwilę zbudujemy tam kolejny pokój. Dobrze. Od razu musimy wstawić tutaj drzwi. Czy ja mogę od razu robić stalowe drzwi? Nie mogę. Nie wiem, czy mogę? Mogę, to możemy ze stali robić. Ile mam stali w ogóle? Mam 4000 stali. Jakoś przeżyję tą cenę za drzwi.
Tłuszka bym robił stalowe, gdybym... A mogę nawet zrobić stalowe. Tylko, że one nie powinny być gorsze albo coś takiego? Nie wiem! Okej, i tutaj... też wygładzone podłogi. Dobrze. No, ale patrzcie, tu już powoli jest... powoli się zaczyna robić spoko, bo posadzki są już powygładzane. Okej. Ej, dobra. Ruszamy do przodu. Nasza kolonia nabiera kształtu. Bardzo mnie to cieszy. Każdy ma tutaj powoli swoje własne łóżko. W tym miejscu moglibyśmy zrobić medical bed, do którego on mógłby się udać, a nie leżeć tutaj w korytarzu. Super. Okej. Dobra. Jesteśmy na dobrej drodze. Niepotrzebnie używałem słów na dobrej drodze. Okej. Okej, jedna szalona baba z nożem, której nawet na przeżyciu jej zbyt bardzo mi nie zależy, ale w tym momencie musimy podnieść naszych ludzi do walki. Anders, chociaż ona miała chyba dobre strzelanie. Nie, ona nie. Drugi ziomeczek miał. Dobra, w porządku. Pobudka wstać, koniom wody trzeba dać. Do broni. Strzelać, żeby zabić. Zes. Bum. O, jak pięknie. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji jak... ona już raczej nie przeżyje. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji, gdy... znaczy nie zależy mi na niej, ale gdyby w takiej sytuacji kazać komuś bić i ją zmele, czy wtedy ona ma jakieś wady do przeżycia i tak dalej. A. Ej, okej, ale z więźnia też możemy zrobić sobie tutaj zaletę, możemy ją później sprzedać, albo wyciąć dla organów. Kochająca kolonia! Dobrze. Ściany się wygładzi, tylko mówię, że to strasznie długo trwa i wkurza mnie to, że to nie jest symetryczne. I to zastanawiam się czego, przez to przesunięcie tutaj. Jestem gotów przesunąć cały ten budynek w bok, tylko po to, żeby to były symetrycznie ustawione pokoje. Mówcie, że jestem dziwny, ale tak. Tak ma być. To będzie po prostu pokój dwuosobowy, jak z tym skończę. Ups! Aha, Wiktor jest wściekły na Andersa i rzuca za nim obelki. Anders nie gotuje! Wiktor! Jak możesz oskarżać, że Anders nie umie gotować? O Boże. Bez sensu. Zaczęli się bić! Co? O Boże. Co tu się zaczęło dziać? O, i teraz Wiktor leczy Andersa. To jest dopiero wspaniały pokój na świecie. Dali sobie raz po ryju i jeden leczy drugiego. No dobrze, okej. Wspaniale. Dobrze, ale jesteśmy w dobrej sytuacji. Ściany są w większości wygładzone. Znaczy wygładzone, te zewnętrzne nie są, ale okej. Ale ogólnie to są. Teraz tak, możemy skopać ten teren tutaj i przesuniemy drzwi. Ja tu chcę to zniszczyć. Tu chcę to zamknąć. Tu będę chciał zbudować drzwi za chwilę. Dobra, bum. I mogą być stalowe drzwi. To przynajmniej będzie prościej ich zatrzasnąć i nie wypuszczać. Znaczy, nie. To nie tak, że ja chcę kogoś tam blokować. Oczywiście, jeśli będą zagrożeniem dla całej kolonii. Dobrze. I tutaj też chcę to zbudować. Bo jak mówię, chcę to mieć symetrycznie. Bingo. Bum. Panie. Glory for Arstockę. Tak, dokładnie. Okej. Ściany za chwilę będą w całości wygładzone. Super. Mamy więźnia. Nie wiem, co z nim mam zrobić. Macie jakiś pomysł na niego? Czy tutaj macie jego statystyki? Czy jest nam do czegoś
potrzebny? W zasadzie nie. Zaletą jest to, że jest kobietą. Wink, wink. Ale pod kątem statystyk to zbyt dobrze nie rokuje. Niestety żadnych. Nie bez powodu dała się złapać. Tak, chyba że zrobimy z niej... Cóż... Chyba że jej wytniemy serce. Serca były drogie, serca były cenne. Gdzie jest cała moja żywność? Jak to nie mam całej żywności? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? How this could happen? How this could happen? How this could happen? How this could happen? No, nie, tu. Tak, gotuj. Gotuj, mężczyzno. Dawaj. Go, go, Power Ranger. O Jezus, już jedzą surowe. Aha, bo to nie jest zasilane. Fuck sake. Dobra. Za chwilę wszyscy będą mieli zatrucie pokarmowe, jak tak dalej pójdzie. Przez te lampki pewnie jest za mało prądu, żeby to utrzymać. Damn it. Dobra. Tak, 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 tak. Bills, add bill. Cook simple meal. Done till you have 20. Okay. Dobra. Protest cooking. Dobra. No, wagabunda wiedziała, co ma zjeść. Zjadła normalnie. Wszyscy żerą jakieś syfy. Dobrze, Anders wpadł w sadystyczną furię, okej. Okay. I guess. Anders nie ma nawet łóżka. Źle się czuję z tego wszystkiego, co się dzieje. Czekajcie, tak? Graliście kiedyś w Prison Architecta? To będzie kurwa kolonia karna. No cóż. Czy jest opcja łamania palców albo czegoś takiego? Jak już jesteśmy zbrodniczym reżimem, to moglibyśmy, że tak powiem, podchodzić do tematu solidnie. Ach, Boże, dobra. No właśnie, to jest błąd tej gry. Dobra. Dobrze, to jest For Prisoners, teraz tak, to nie jest For Prisoners. Proszę, arrest. No. Dobra, 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 BUM! Tak, to jest to! Dobrze. Anders aż z wrażenia poszedł spać do tego łóżka. Teraz dopiero będzie narzekał, że mieszka w baraku. Hello, Zaha. Uszanowanie. Dobra, okej. Okay. Wszyscy dostałem załamania nerwowego. O, dobra. Anders, dlaczego dostajesz załamania nerwowego? Jesteś głodny, zmarła ci małpka i zostałeś obrażony. Dobra, to wiem. A mógłbyś pójść spać, o, do medycznego łóżka na przykład? Dobrze. Wiktor, czy mógłbyś się... Anders nie jest w ogóle ranny, jest głód, starvation i tak dalej.
Dlaczego jest starvation? Bo nie mamy jedzenia? Prawdopodobnie, bo Bielak zjebał i nie odpalił w ogóle żadnego polowania w ostatnim czasie. O Boże. Dobra, to będzie porażka za chwilę. Za chwilę przegramy z mojej winy. Brawo ja. Cannot mount? Ja nie chcę mount, ja chcę, żebyś polował. O Boziu, dobra. Kowalowi się chyba shooting poprawił, odkąd pierwszy raz polował, bo... O! O! Mufalos nie chce się dać zabić! Mufalos nie chce się dać zabić! Mufalos nie chce się dać zabić! Bierz go, Jarzyn! Aaaa! Na noże! Aaaa! Dobra. Bum, 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 bum. Bum. Dawaj, 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 dawaj. Musimy bardzo szybko... Nie chcę Leskio! Boże, zabij go na śmierć. Znaczy, zmeluj go na śmierć. Go on! Szybciej to przyspieszenie. Come on, come on, come on, come on! Nie ma czasu do stracenia, dobrze! Nie konsum, nie konsum! Howling, tak. Bum, 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 bum. Dobrze, do rzeźni, tak. Nawet tego tam... Nie, musisz to tam zanieść, dobra. Bum, gotuj! Gotuj! Dobrze, jest jedzenie. Dobrze. A, oni już jedzą. No dobra. Dobra. Kolejne trzy posiłki. Tu mięsko opracowane. Dobra, dobra, dobra. Kowal, ja wiem, że ty chcesz iść spać, ale musisz ugotować jedzenie na jutro. Kobieto do garów. Znaczy, przepraszam. Znaczy... Proszę, to ugotuj. Czy jakoś tak. Dobra. I jeszcze raz. Dobrze! Zakładka Wildlife, zgodnie z tym, co mówił Forlien. Nie wiem, jak bardzo pancerne są nosorożce. Ja bym, szczerze mówiąc, nie polował w ogóle na nosorożce, gdybym był sam. Ej, mamy alpaki. Dobra, na Bumrata trzeba polować, na wiewiórkę też, na Shopa... Shopa moglibyśmy stajmować. Alpaki nie chce zabijać populacji alpok i trzy mufalosy do zabicia. Fajnie bo gdyby mi ktoś powiedział, czy nosorożce są bardzo mordercze. Trumbo! Oj, ale trumbon jest nie ten. Trumbon niestety nie stajmuje, bo na niego jest chyba 1% szansy. Znaczy gdybyśmy mieli farta, to tak, to by się to udało, ale raczej wątpię. Dobrze, mamy tą Blue i nadal czatek mi nie powiedział, co moglibyśmy z nią zrobić. I nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, czy powinniśmy ją rekrutować, wypuścić. Co to jest Reduce Resistance? A, Resistance Remaining 27. A, Reduce Resistance to jest... No, wiecie, ograniczenie sprzeciwu, czyli... Pewnie i tortury. Jak już jesteśmy w temacie. Dobra, tu bym chciał Pave Tile zrobić. No widzę, ale ja go nie dam blady niestety stajmować, a szkoda. Dobra. Myślę, że potrzebne nam są kolejne pola do żywności i zrobimy to w taki sposób, że zrobimy tu po prostu... Nie, dobra, nie w tym miejscu, bo tu mamy naszą farmę, ale zrobimy sobie tutaj kolejne poletka do sadzenia ziemniaków. Wiem, że ziemia ma tam te swoje wartości, ale już pies tego gonił. Tak, tu wszędzie damy tilted soil. Okej. I teraz to, co ja lubię robić, to się może nie opłaca, ale ja bardzo lubię mieć pełne ścieżki, bo ładnie mi wyglądają po prostu. Stali mam dużo, będę narzekał później. Okej. Okay. Aha, to jest growing zone, który zbudowałem w ogóle za daleko. Mhm.
zone, growing zone. Pinga, ślicznie. Floss, pave tiles. Strasznie lubię, zawsze mi się podoba, jak pola są otoczone drogami. Nie wiem, to jest jakieś zboczenie chyba. Mi to sprawia artystyczną przyjemność. Cześć, Greg. Dobra. Tak, wszędzie kazałem zbudować tilted soil, tylko niestety nie tutaj, ale okej. Co się odwlecze, to nie uciecze, to mogą budować pod spodem. Dobra, ścieżki zaczynają nam się budować, super. Pchamy do przodu cały temat. Oczywiście nie wszyscy są doskonałymi budowniczymi u nas, ale dobrze. Starają się chłopcy, super. Dobra. Moglibyśmy w sumie zaryzykować postawienie drugiego generatora. Nadal nie ogarnąłem sposobu, w który mam ustawić ten long term task, bo zapomniałem o tym po prostu zupełnie. Ja muszę pozwolić Wiktorowi, żeby robił long term taski, a to powinienem robić na... tutaj, na work. Powinienem zrobić, że... Wiktor, czy ja ci mogę jakieś godziny pracy zmienić? Nie pamiętam, gdzie to jest. Czuję się gorszy przez to, naprawdę, bo to było akceptacja i pozwolenie na to, żeby mogli robić long term taski. Aha, okej. To jeśli to zadziała, to tak zrobię. Aha, no okej. Never mind. Dobrze, ale w końcu będziemy mieli energię. Dobrze, to jest słuszne. Nadal słabo stoimy z żywnością, ale łowy na mafolosy mamy określone. Jak myślicie, powinniśmy ryzykować wkurzanie nosorożca? Mi się wydaje, że nie. Prywatnie mi się wydaje, że nie. Co tu się dzieje? Aha. Pobiegła po 10 porówek. Dobra. Wygląda to wszystko ładnie. Jeszcze nie mamy wygładzone co prawda wszystkiego, ale wszyscy żyją. To jest wspaniałe. Jak stoimy z czasem? Czy ktoś monitorował czas? Ja chyba mogę sobie zobaczyć, ile trwa nagrywanie. Nie, nie mogę, bo po co? Okej, okay, ale myślę, że... Dobra, do 20:30. O nie! Teraz Jarzyn na wszystkich bluzga. A wagabunda schowała się w pokoju. Jarzyn tak się na nią wydarł, że po prostu spanikowała i schowała się w pokoju. Wspaniale! Aha, jeszcze na nią krzyczy. No to... Boże, jakie cudo. Także tego. Chcę coś sprawdzić, ile tego jest tutaj terenu. No właśnie, jak to się stało, że to jest 6x7? A, bo byłem tak zajebisty, że przesunąłem ścianę w złym kierunku. Brawo ja. Ach, Boże, dobra. Dobra, zobaczmy, co sobie myślą nasi koloniści jeszcze. Rebuffed by Victor, okej. Okay. Insulted, minor pain. Kowalka nie jest zadowolona ze środowiska, ale rozumiem. Wagabunda jest strasznie głodna, ale ona się chowa w tym momencie. Musimy zapewnić naszym kolonistom już światłość. To jest coś, co musimy im dać, bo już wchodzimy, że tak powiem, w taki etap, kiedy... Znaczy, już dawno powinienem to zrobić, ale po prostu jak za chwilę tego nie znajdę, to zwariuję. Są światła. Tu, Boże, tylko po prawej stronie, dobra. Tak, 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 tak.
I tak. Nie, lampka nie powinna. Nie wiem, czy to wpływa, ale wydaje mi się, że lampka nie powinna stać na wentylatorze. Tak dla zasady. Dobra. Cześć, Adrian, trzymaj się. Okej, okay, i teraz tak. Musimy wykopać kolejne pomieszczenie w tym miejscu. 5 na 5 dla kowala, żeby mu zrobić to sypialnię. Jednocześnie myślmy przyszłościowo i zbudujmy kolejny pokój 5 na 5 dla kolejnego kolonisty. Nie wiem tylko co wymyślić z tym korytarzem, ale na razie nie chcę ich... Znaczy, dobra, no jak korytarz będzie miał te dwa, to będzie spoko. To jest optymalny rozmiar, bym powiedział. Dobra, Wiktor twardo działa nad researchem, Ząbek zaczął się zajmować sadzeniem, Anders kopie, Wagabunda chowa się w swoim pokoju, Jarzeń śpi, nasz więzień leży, a pod kątem żywności zaczyna nam się to znowu kończyć. Gdzie jest Kowal? Kowal właśnie przyniósł Mafalosa, super. Zaskakujące jest to, że może przez ten blight mi się to wszystko zepsuło, bo zazwyczaj miałem tak potężną ilość żywności w tym momencie gry, że to nie był dla mnie w ogóle problem. Pierwszy raz spotkałem się z tym, że miałem kłopot z jedzeniem, naprawdę, pierwszy raz. Coś zepsułem, tak, zepsułem z energią, a nie, zaraz, tu jest doprowadzona energia. Czyli najwyraźniej za mało mocy mają te żarówki. Ząbek, co ty lecisz robić? Budujesz steel wall. Nie, skup się na tym, żeby zasilić ten generator. Każmy naszym wyciąć troszkę drewna. O Boże, ile to jest drewna w ogóle? Z drewno, które się może zepsuć. Anders, co robisz? Kopiesz. Dobrze. To przynieś trochę drewna. Okej, moi drodzy. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko i do strzenia, mówił Bielak206. Trzymajcie się i zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka naszych przygód z Limworda. Cześć!